Dzień dobry. Witam serdecznie na kanale Pani Jola uczy i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Nauka czytania metodą sylabową. Bohaterką naszego dzisiejszego spotkania jest sylaba SE, A więc like, czyli łapka w górę. I rozpoczynamy nasz trening pięknego płynnego czytania. Sylabę se możemy spotkać zapisaną na dwa sposoby. Możemy ją spotkać zapisaną małą lub też wielką literą. Bez względu na to, czy jest zapisana małą czy dużą literą, brzmi po prostu se. Jakie wyrazy rozpoczynają się z sylabą se? Jest ich bardzo wiele. Jako przykłady niech posłuży, na przykład seller, albo sery. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Zacznijmy od wyrazu seller. Se, ler. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie sery. Se, ry. Albo dłuższy wyraz trzysylabowy, sekunda. Wyklaszczmy sylaby w tym wyrazie. Se, kun, da. A jakie wyrazy zapisujemy wielką literą? Na pewno imiona. Oto dwaj koledzy. Jeden z nich to Sebastian, a drugi to Seweryn. Wyklaszczmy sylaby w imionach tych chłopców. Zacznijmy od imienia Sebastian. Se, bas, A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie Seweryn. Se, we, ryn. Wielką literą zapisujemy również nazwy państw czy krajów. Jako przykład niech posłuży Senegal. Wyklaszczmy sylaby w nazwie tego kraju. Se-ne-gal. Senegal. Sylabę se możemy również spotkać wewnątrz, w środku wyrazów. Na przykład w wyrazie kaseta albo wesele. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Zacznijmy od wyrazu kaseta. K, Ka se ta A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie wesele. W, se, le. A teraz odczytajmy wyrazy poprzez połączenia sylab. W jaki sposób łączyć sylaby, pokazują nam strzałki. Zaczynamy od połączeń biało-niebieskich. Sa, ra, sara. Sara to imię dziewczynki, imię żeńskie. Drugi wyraz. sa, ma, sama. sa, la, sala. A więc trzy wyrazy to sara, sama i sala. A jakie wyrazy powstaną poprzez połączenia sylab żółtych z różową? Ma, -sa, masa i rasa, rasa, masa i rasa. A teraz rebus. Do sylaby D dodajemy wyraz sery. Co będzie rozwiązaniem rebusu? Desery. sery. Rozwiązaniem rebusu będzie wyraz desery. Wyklaszczmy sylaby w tym wyrazie. De, se, ry. Desery. Tym razem zapraszam was do odczytywania sylab i wyrazów. Zaczynamy od tych zapisanych kolorem białym. Se sa Re, lo, di, sa, se, ma, ta, ra, la, se, da, ro, li, mi. Teraz odczytajmy sylaby zapisane kolorem żółtym. Zaczynamy. SA-ma. Ra-ma. Sa. La. Ro. Ma. Ro, la. Ro. Ta. Ra. Ta. Ma. Sa. Ta. Ra. A teraz odczytajmy wyrazy, które zostały zapisane kolorem niebieskim. Startujemy. Sala. Masa sama rasa sara rata rama mara tara rola roma rota A teraz odczytajmy zdania. Pierwsze zdanie. To Ara, Ala i Sara. Drugie zdanie różowe. Ala ma asa. Chodzi o pieska o imieniu as. I ostatnie, trzecie zdanie, zapisane kolorem żółtym. A Sara ma mimi. Jak widzicie, Mimi to śliczny kotek. Proponuję, żebyśmy raz jeszcze przeczytali zdania, ale w szybszym tempie. Zaczynamy. To Ara, Ala i Sara. Ala ma asa, a Sara ma mimi. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy trening przebiegł Wam wyśmienicie. Jeśli tak, to dajcie znać w postaci podniesionego kciuka do góry. Miło mi było Was dzisiaj gościć i zapraszam na kolejny odcinek, spotkanie z kolejną sylabą i następną lekcję z treningiem czytania. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bújjakit, ha vas. Hej!